Witam Cię na kanale Serii Wino. Dzisiaj robimy sok z aronii. Aronię możemy zrobić na różne sposoby. Ja dzisiaj szykuję na zimę. Czyli co? Pasteryzuję w sokowniku. Soczek będzie przygotowany na zimę, także będzie mógł leżeć jeden rok, nawet dwa lata spokojnie. Próbowałem takich soków. Nawet i po 3 latach były zawsze w porządku, jeżeli zakrętka nie puściła. Także jeżeli bym chcieli świeży soczek wypić, no to najlepiej zmiksować, zblendować, nie wiem, w sokowniku zrobić, no, lub blenderem fajnie i przecedzić przez gazę czy przez sitko. Także zapraszam Cię na film krótki. Nasza aronia spędziła 2 doby w zamrażarce. Czekajcie, wyciągniemy ją. I działamy z nią dalej. Sokowniczek napełniamy wodą cedzoną u mnie z banka filtrującego. Także napełnię 1/3. Taką nawet nie całą, a aronii mamy 2 kg, także będziemy jechać. Co dalej? Ustawiamy nasz sokowniczek. Będzie miejsce, komora na sok. Tu będzie miejsce na aronię. Aronia jest jeszcze zmrożona, leżała 2 doby w zamrażarce. No. Zaraz para wszystko rozgrzeje. Do tego dodajemy cukier. Rozsypuję go po całości. No, fajnie się rozpuści. Włączamy grzanie na największy ogień, najlepiej, żeby się szybko zagotowało. Przykrywamy pokrywką, no i jedziemy. Spotykamy się za chwileczkę, jak puści soczek. Zaraz pokażę wszystko dalej. Minęło 45 minut. Zaraz po zagotowaniu zmniejszyłem gaz na minimum. I tego. A po co? Po to, żeby aronia się dobrze rozmroziła, żeby dobrze soczki oddała. Teraz ładnie się grzeje. Także jeszcze chwilkę, na pewno z pół godzinki, myślę, może trochę dłużej, jeszcze będzie chodzić. Także ładnie soczek się wytwarza. Do zobaczenia za momencik. Nasza aronia pięknie już się wyparzyła, wygotowała. Teraz czas na soczek. Soczku się nazbierało dosyć dużo, także no co, słoiczek, i dajemy. Powiem Wam, że gorące dzisiaj jest. Podkręciłem trochę temperaturę. O, nalewam tak centymetr powyżej. Poniżej gwintu zakręcam i obracam, bo nie będę pasteryzował. Także podkręciłem troszeczkę temperaturkę tutaj, żeby trochę mocniej po ostatnim momencie, czyli po 40-50 minucie koło podkręciłem mocniej. Ta aronia pięknie opada. Zobaczcie, jak mało się jej zrobiło. Także soczek napełniam, następne słoiczki. No i co? Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Łapka w górę, jeżeli Ci się podobało, i obejrzyj inne odcinki. Pozdrawiam Cię. A ja napełniam następne słoiczki. Cześć.